tobą ćwiczenie, które znacznie z jednej strony powiększy twoją kreatywność, a z drugiej strony ułatwi ci odpowiadanie w przyszłości w sposób totalnie nieschematyczny. Oczywiście w tych sytuacjach, które będą tego wymagały. Zobacz, na czym polega to ćwiczenie, a później będziesz miał okazję wykazać się sam. I teraz będzie ćwiczenie, w którym będziecie ćwiczyli przede wszystkim abstrakcyjne myślenie i odpowiadanie poza schematem, poza jakimikolwiek utartymi konwencjami, w totalnie nieprawdziwy sposób. Prawdziwe odpowiedzi na pytania są zabronione. To nie na tym polega to ćwiczenie. To ćwiczenie będzie polegało na tym, że znowu się dobierzecie w pary. Pierwsza osoba ma za zadanie zadawać wam pytania cały czas. Non stop, jedno po drugim, dotąd aż druga osoba skończy odpowiadać. I to mogą być różne pytania, typu co studiujesz na przykład, dlaczego siedzisz na tym krześle, po co założyłeś buty, co robiłeś wczoraj. Mogą to być proste albo jakieś abstrakcyjne pytania, jedno za drugim. I no właśnie, to jest abstrakcyjne, musicie trochę wysilić wasze mózgi do tego, żeby odpowiedzieć na te pytania. I w momencie, kiedy ktoś wam zadaje pytanie, po co założyliście buty, odpowiadacie, no dzisiaj, wiesz, zazwyczaj chodzę na bosa, ale dzisiaj mam urodziny, więc zrobiłem sobie prezent. Cokolwiek innego. Ale dobra, zadajcie mi jakieś pytanie, zobaczymy, czy będę w stanie coś ciekawego wymyślić. Chodzi, nie muszę być śmieszny, chodzi o to, żeby było poza schematem. No, dawaj. Czy to jest wasza szansa? Skleiłem sobie super biurk dzisiaj, no. Boję się przyznać. Co byś zrobił, jakbyś milion złotych wygrał? W końcu nie mam problemów z brakiem papieru toaletowego. Czy masz na sobie marynarkę? Zazwyczaj chodzę w worku foliowym, ale oddałem go do prania. Po co tutaj dzisiaj przyjechałeś? Proszę? Po co tutaj dzisiaj przyjechałeś? Matka mnie zmusiła. Dlaczego stoisz, a nie siedzisz? Wiesz, najbardziej lubię leżeć, ale nie ma na kim. Robili dzisiaj konika? Proszę? Robili dzisiaj konika? Konika? 3 razy. W przerwie. Widzicie, na tym to właśnie polega, żeby odpowiadać jak najbardziej abstrakcyjnie, niezgodnie z prawdą. Dlatego teraz dobierzecie się w pary i przez 3 minuty jedna osoba cały czas zadaje pytania, różne pytania, a druga osoba odpowiada z tym, że może to być odpowiedź, jeszcze siadaj. Z tym, że może to być odpowiedź jednym zdaniem, tak jak ja to robiłem, ale możecie nawet jakąś historię krótką powiedzieć, albo w kilku zdaniach odpowiedzieć. Nie musi to być jedno słowo czy jedno zdanie, może to być trochę dłuższe, jeżeli będziecie chcieli. Za chwilę to ja będę ci zadawał całą serię pytań, a twoim zadaniem będzie odpowiadanie przede wszystkim w abstrakcyjny sposób. Pamiętaj, że to, co mówisz, nie musi być śmieszne, ma być przede wszystkim poza schematem, nieprawdziwe, zmyślone i jak najbardziej abstrakcyjne. Jeżeli wyjdzie śmiesznie, to ok. Jeżeli nie, trudno. Chodzi o to, żeby zmusić twój umysł do wysiłku i do tworzenia kreatywnych odpowiedzi. Po każdym pytaniu włączaj pauzę, po to, żeby swobodnie mieć czas na to, żeby odpowiedzieć, bo ja te pytania będę zadawał jedno za drugim. Jeżeli chcesz, to napisz odpowiedź do przynajmniej niektórych z tych pytań w komentarzach. Dlaczego nie wyniosłeś śmieci? Co robiłeś wczoraj w nocy? Dlaczego nie masz na sobie bielizny? Po co myłeś dzisiaj zęby? Dlaczego siedzisz na tym krześle? Co masz w ustach? Czym się zajmujesz w życiu? Czym się interesujesz? Dlaczego nie jest to zbieranie znaczków? Co będziesz jadł dzisiaj na obiad? Jaki jest twój ulubiony sport? Dlaczego chodzisz po ulicy w majtach swojej mamy na głowie? Dlaczego masz na ścianie plakat z nagą sylwetką Justina Biebera? Mam nadzieję, że ćwiczenie się podobało, ale gdybyś chciał sprawdzić, na jakim poziomie są twoje umiejętności komunikacyjne, to zapraszam do rozwiązania darmowego testu flirtu i ciętej riposty, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. Oprócz tego możesz wziąć udział także w szkoleniu, którego fragment przed chwilą widziałeś.
koszt takiego szkolenia, 4-godzinnego szkolenia, to symboliczne 10 zł. Również na stronie jakzdobywać.pl dostaniesz więcej informacji na ten temat i będziesz mógł się zapisać. I radzę się pośpieszyć, żeby starczyło miejsca także dla Ciebie. Oprócz tego, jeżeli chcesz powiększyć swoje umiejętności komunikacyjne, to polecam Ci 20-dniowy kurs flirtu i ciętej riposty, gdzie po 20 dniach ćwiczeń, różnych rozmaitych ćwiczeń, które wpływają na rozmaite aspekty Twoich umiejętności komunikacyjnych, zobaczysz znaczną różnicę, jeżeli chodzi właśnie o tą sferę. A umiejętności komunikacyjne to jest jeden z najważniejszych czynników atrakcyjności. Niezależnie od tego, jak wyglądasz, jaki masz styl życia, jaki masz charakter, ile masz kasy, umiejętności komunikacyjne będą działały bardzo, bardzo na Twoją korzyść. Jeżeli będziesz miał gadane, to nawet jeżeli coś zepsujesz, będzie Ci łatwiej wyjść z jakiejkolwiek opresji, z jakiejkolwiek sytuacji, nawet jeżeli pod innymi względami będziesz miał jakieś braki. Szczegóły możesz zobaczyć na stronie jakzdobywać.pl. A tymczasem dzięki za uwagę, pozdrawiam.